Floriańska jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Krakowa. Ta piękna arteria jest jednocześnie jedną z najdroższych w Polsce, ustępując jedynie w Warszawie z tamtejszym Nowym Światem. Idąc nią, warto zwrócić uwagę na znajdujące się na budynkach godła, które w dawnych czasach oprócz funkcji dekoracyjnej pełniły również rolę adresu. Mówiło się wówczas, że ktoś mieszka pod orłem lub pod murzynkiem. Przy ulicy swoją pracownię miał słynny krakowski malarz Jan Matejko. W jego domu znajduje się dziś muzeum, w którym zobaczyć można sztalugi mistrza czy szkice aniołków zdobiących dziś kościół mariacki. To właśnie przy tej świątyni Floriańska wprowadza nas na rynek. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.